Pragnę serdecznie powitać w gronie przedstawicieli władz samorządowych, gminy i powiatu. Pana burmistrza Mirosława Wieczora. Tak? Jest, jest. Jest pan starosta. Kto jest z drogą z tym okularem? Pragnę również powitać prezesa Towarzystwa Mieszkańców Ziemi Bronieckiej, który zawsze jest otwarty na współpracę. Pragnę również powitać pana dyrektora Krajowskiego Ośrodka Kultury. I będziemy powoli zaczynali. Przyjaciół przede wszystkim witam serdecznie. Wszystkich znajomych, krewnych, no oraz wszystkich miłośników muzyki, które dzisiaj tutaj razem zostaliło w jedną wielką rodzinę. Jubileusz skłania do odbycia podróży wstecz. W czasie działalności chóru przeszliśmy w kolejne stulecie z 20. w 21. wiek. Tak jak już przytaczał fakty z historii ksiądz proboszcz, ja tylko przypomnę, że faktycznie w roku 1996 przy parafii świętej Urszuli Ledwowskiej we Wronkach powstał chór męski założony pan Werner Pesz, ówczesny organista, no oczywiście przy aprobacie naszego księdza proboszcza Mariana Winka. Tak jak również mówił nam, był to najpierw chór męski, a dopiero po 5 latach, widocznie trudno było już samym być, prawda? Wzbogaciły harmonię śpiewu pani. Spora część chórzystów wywodziła się z nieistniejących już chórów. Prześledzimy historię muzyki we Wronkach. Przypomnijmy chór Lutnia, przypomnijmy chór Dzwonu. Właśnie stamtąd wywodziła się część chórzystów. W 2001 roku ten amatorski chór przyjął nazwę Milenium i funkcjonuje jako stowarzyszenie. Przez 10 lat był chórem kościelnym i śpiewał głównie pieśni sakralne. Od 2006 roku stał się jedną z sekcji Bronieckiego Ośrodka Kultury, a repertuar został wzbogacony o utwory świeckie, od baroku, poprzez klasycyzm, do bardziej współczesnych. A ostatnio piosenki poetyckie i ludowe. Aż trudno uwierzyć, ale wyćwiczyli i wyśpiewali ich blisko 150. Najchętniej śpiewają jednak kolędy, choć również wspominał ksiądz proboszcz. A wkrótce przekonamy się o tym, że faktycznie tak będzie. Kim są chórzyści? W tej rodzinie chyba nawet nie mam za bardzo się rozwijać w tym temacie. To ludzie różnych zawodów, w różnym wieku. Łączy ich umiłowanie muzyki, a śpiewu w szczególności. Chociaż śpiewanie wielogłosowe nie jest łatwe, potrafią cierpliwie i trwale ćwiczyć swoje partie głosowe, poświęcając wiele czasu na próby, aby zaśpiewany utwór cieszył ich samych i słuchających. Przez 13 lat nad rozwojem chóru przybył jego założyciel pan Werner Pesz. W 2009 roku pan powołał go do siebie. Pałeczkę dyrygencką przejął i do dzisiaj ją dzierży absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, pan Remigiusz Skorwider. Nad organizacją prac zespołu czuwają prezesi. W minionym okresie byli nimi przez pierwsze 8 lat do śmierci w 2004 roku pan Felix Król. Po nim funkcję prezesa podjęła pani Magdalena Jans i pełni
odbywają się spotkania towarzyskie, na których czas upływa miło i przyjemnie. Oczywiście z dużą dawką śpiewu. Wspólne śpiewanie łączy. Niech i nas wszystkich zebranych raduje i cieszy. Zapraszamy w chór na koncert. Nasza rodzina chórzystów jest już przed Państwem. Serdecznie poproszę jeszcze pana dyrygenta, pana Remigiusza Skorpera. A koncert rozpoczniemy od dwóch utworów skomponowanych przez Wacława Szczawotu, człowieka renesansu, uważanego za najwybitniejszego polskiego kompozytora przed Chopinem. Thank you.
do studia Kochanowskiego z muzyką Mikołaja Gogunki z 16 pieśni. Słuchamy Siedząc po niskich brzegach.
Edwarda Elgara, brytyjskiego kompozytora, żyjącego w latach 1857-1934. Pozostawia po sobie symfonie, oratoria, utwory kameralne, instrumentalne i marsze. Skomponował on utwór Gold Save the Queen, Boże, Chroń Królową. Utwór, który uważany jest za hymn angielski oraz preludium symfoniczne Polonia. Zapraszam. Thank you.
ponieważ wyśpiewali, że ktoś przyjadą, więc na pewno przyjechali do nich gości.